stalowy, drzwi stalowe, znaczy bunkier betonowy, drzwi stalowe, czerwone, z wzmocnieniami takimi po przekątnej. Tych schodków nie było, to prawdopodobnie działkowiec jakiś sobie zrobił. Tam u góry jest taki postument betonowy z czterema śrubami, na którym podobno stał transformator. Ja tego transformatora nie widziałem, ale tylko wiem ze słyszenia. Się opalali u góry. Gładki na wierzchu. Jak wychodziło się ze szkoły, to tu można było się grzać, bo to dla słonecznego miejsca. Tu była cała łąka, działek nie było w ogóle. Tu jeździliśmy na nartach. A tu szła szeroka droga. Z tym, że mostu nie było. Ani jednego, ani drugiego mostu. Te mosty są zrobione już niedawno. Była szeroka droga, można było jechać ciężarowym samochodem. Jest takie osypisko. Tych krzaków nie było oczywiście, to było normalnie trawa i takie nieduże krzaczki. Czyli ślady, że coś było tam kopane pod spodem. Będzie więcej takich osyp. Ten widać, który ten betonowy postument. Postument, na którym są osadzone cztery grube śruby. Prawdopodobnie na tym stał transformator, ale ja tego nie widziałem. Transformatora już nie było. I tu jest następne osypisko. Takie też było drążone coś pod spodem. Droga jest nadsypana, ona była dużo niżej. Na wysokości tych drzew, drzewa były na poziomie drogi. W tej chwili są na zboczu. Nawet jak myśmy byli w ten czas, to ta droga była też niżej. Jej tu nie było tak wysoko. Tu szliśmy dołem. Tam jest tam. Droga była na tej wysokości, tu widać na dole. Na tej wysokości, czyli jest podniesiona przynajmniej o 1,5 metra. Z tego wyrobiska wystawały szyny, tylko to było dużo niżej. To wszystko jest nadsypane tutaj. Tu wystawały szyny spod ziemi, zawał taki był widoczny i wagonik leżał tutaj w rzece. W tym miejscu leżał tam. Tam jeszcze był początek takiego wyrobiska, nieduży, ale większy, ono było zasypane. Mur jest postawiony już
teraz tego nie było, w ogóle tego muru. Przy pilocie tego tam był most. Ten most jest bardzo jeden. Duży, szeroki most. Przejścia to było zamurowane. No to nie było przejść. Ale no, potok wyglądał tak, jak to wygląda, czyli tam nisko szedł potok. To wszystko jest już zrobione. Może tu woda szła na to, dlatego to murowali, trudno powiedzieć. Ale most zlikwidowany. Jeszcze jakieś szaszyny sterczały, potem te szyny ktoś zabrał, były dziury w murach, no i potem zabetonowali to wszystko. No ale to ktoś to robił, prawda? Ktoś to zlecił, bo to jest robota. A tutaj nasypanie tej drogi to już w ogóle. Jak była okazja, nie? Był piękny widok na całą Bielanę. Zresztą. Na dole przy tym osuwisku to były schody z czerwonego piaskowca. Schodziły do tej drogi, która tam była przy rzece.